Jesteśmy w Golfo Avanci, zobaczcie gdzie stanęliśmy. O, widzicie, tutaj mamy taki widok na morze i generalnie powiem wam tak, no jest tak cudowne, już nam się tak strasznie podoba ta Sardynia. Jedziecie, macie pełno takich miejsc, gdzie można naprawdę stanąć, zaparkować, widoczki sobie zrobić. Te parkingi tutaj są z Afriką, właściwie zobaczcie, to jest taka miejscówka, też wam dam pina. Tu można sobie normalnie kamperem przynocować w takim miejscu. No jest po prostu mega. Ja mam już krótki rękawek, jak widzicie. Oni sobie tam fotki robią. No jest sztos. Jeszcze wam tak powiem, idąc tutaj, że jest logistyka gazu, taka, że właściwie za każdym razem muszę zakręcić, jadę, odkręcić, włączyć lodówkę na gaz, no bo mamy dużo rzeczy w lodówce, a jak tak stoimy, no to ona musi na gazie pracować. Także zobaczcie, jakie tu piękne skałki mamy, a to tylko jedna malutka miejscówka. O, lecimy dalej. Zobaczcie, jaki tam kolor jest. Patrz, 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 tam. Widzisz na tą wyspę. No mówię, na powietrzu jest. Co tam jest? O, no zobaczcie, tutaj też już widać. Tak. Aha, rzeczywiście, słuchajcie, przez ten kolor, że taki jaśniejszy kolor morza jest, ta wyspa wygląda jakby była w powietrzu nad tym, nad niebem, nad morzem, widzicie? No. Jak wisi w powietrzu ta wyspa? A jeszcze wam przybliżę tą wiszącą wyspę. Zobaczcie. Widzicie, jak wisi nad tym morzem? Ale sztos. A to zobaczcie, jakie kwiatuszki, no ładne kwitną. I tu jest rozmyte przez jakieś zwierzaki. Widzicie? No to wygląda jak u nas dziki. Chodzą i tak rozlyją. Ola, zobacz, tutaj dziki chyba albo coś rozlyło to. Zobacz, jakie rozlyte tu jest. Zobaczcie, tutaj za tą górką, ten budynek to jest szkoła. A tutaj, o tutaj oni mogą sobie popływać. Wyobraź sobie, Maciek, idziemy na WF, idziemy sobie popływać. Fajnie by było, co? No, dosyć. A to miejsce nazywa się Kala Balimeda. Nie ma go w przewodnikach. Nie ma. A jeszcze wam powiem, że takie jeżdżenie, kamperland, to ja rozumiem. Tu stajecie na plaży, tu se staniecie na luzie, na spokojnie. No to po to jest kamper, a nie w tej pierwszej podróży, jak jeździliśmy tym kamperem, po prostu tak jakoś bez sensu ciągle przesiedzieliśmy w tym kamperze. Także tak jak teraz jest tysiąc razy lepiej. Więc jak oglądaliście tą naszą podróż w zimą do Hiszpanii na Costa Brava, to nie powtarzajcie dokładnie tak, bo no... non-stop siedzicie w aucie, tak? A tutaj jest po prostu czat, naprawdę. Stacji benzynowej szukam, napisam gas station i zobaczcie, gdzie mnie Google wykierował. Gas station, tutaj gdzieś na Saharze znalazł mi gas station i tu mnie prowadzi. Więc słuchajcie, no nie wierzcie, bo tak nie jedźcie w ślepo. Ale była jakaś kobieta, która z Belgii do Chorwacji przyjechała, a miała gdzieś indziej jechać, bo tak uwierzyła wujkowi Google'owi. No, jesteśmy w tym Porto Havani, tak? Aviaci? Havani. Tu stoi, nie wiem, zobaczcie. O, widzicie, jest taki parking, tu taka promenada. Tutaj stoi jakiś kamper, więc zaparkowaliśmy, bo niby, tutaj jest zakaz parkowania kamperów. Ale tu jest napisane Caravan sul Lato Destro. Także tu stanęliśmy, no nie wiem do końca o co chodzi. Zobaczymy. Żeby życie nie było takie proste, mamy kolejny problem. Nie mogę buty z gazem odkręcić, ale zobaczmy, może tu się da. Tamto to dalej kombinuje, a my jesteśmy właśnie w takim miejscu. O, odkryciłem. Udało się? No. Nie wiem, czy to teraz odkręcam, czy zakręcam. Mama, zobacz, jak teraz jest odkręcone, czy zakręcone. No. Zobacz, czy teraz jest... O, tu jest zapisane. O, w tą stronę. Uwaga, zakręciłem to. Tata dokręcał gaz. No cóż. O, zobaczcie, jest miejsce, możecie se poleżeć tutaj, o takie coś. Plaża, no niewielka, malutka, wąska, ale miejscowość bardzo ładna, naprawdę. W środku taka śliczna, słodka. Była wioska rybacka kiedyś podobno. Na początku XX wieku oni tu zaczęli kraby po prostu wyławiać i na początku no, z tego żyli. I dlatego tutaj tak się zaludniło. Sprawdzę, czy jakieś kraby tu są. Ale powiem wam, że chyba wyłowili wszystkie już. Avanci, muszę się nauczyć. Avanci, zobaczcie. Lugomare Golfo Avanci. Taka piękna promenada tutaj. Jakie kaktusy. Tu mamy taką oliwkę, ale zobaczmy, chyba nie ma, nie ma oliwek na niej.
wiecie, co tu jest opis, ale jest tylko po włosku, także nie potrafię, nie znam włoskiego. A tu macie taką bramę fajną. A tu jest jakaś taka rzeźba, słuchajcie. Artysta się nazywa Pinuccio Sciola. Ciekawe, co to jest. Co miał na myśli. Na szczęście nie trzeba już w maskach. Kiedyś w maskach, pamiętacie ostatni wyjazd z kamperem, to się strasznie męczyliśmy z tymi maskami, a to jest super. Tu mamy port, zobaczcie, z łódkami. Zobacz, Maciek, z łódkami jest jak z kamperami. Widzisz, tutaj może się przyłączyć do prądu, do wody. Ciekawe, gdzie oni odchody swoje zrzucają. Czy też do morza, jak Galibaldi. Jak oni się nazywali? Galibaldi, tak? Jak na tym promie. Ale jakoś daliśmy radę, przeżyliśmy. No Maciek, to turystyczna kabina, no co ty chciałeś? Hotelu luksusowego, pięciogwiazdkowego? O, widzicie, niektórym się w głowach już przewraca. Zobaczcie to, co kochamy. Ale czad. O, zobaczcie, coś tam się dzieje. Dorwały coś. Jakieś jedzenie, co ona ma? Jakieś pisklęta z gniazda chyba wypadły, czy co to jest? Ohoho, przegoniła. Chciałem powiedzieć, że Sardynia słynie z takich malowidn na domach. Tutaj jest akurat jedna, są inne regiony, gdzie są całe pomalowane. Ale wam pokażę akurat, bo przechodzimy tędy. Gdzie rybki? Aha, są takie malutkie. Jest generalnie tutaj taki spokój i nie potrafię tego określić. Na żadnej w żadnym miejscu nie czułam takiego jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju. Tak, cisza. No zima, jest mało turystów. No, tak, ale chodzi o to, że ta woda jest taka naprawdę czysta. W Chorwacji też jest bardzo czysta woda, no bo tam jest kamienista, powiedzmy. Ale tutaj nie ma tych kamieni tyle, a naprawdę ta woda jest tak czysta. Zobaczcie, jaka czysta. Nie wiem, jakiś taki... Dno wszędzie widać. I te palmy są takie jakieś, nie wiem... Nie, no i góry, nie? Ładne tak. Takie. Wszystko w jednym miejscu, ale naprawdę jest jakiś taki spokój tutaj, taki wyciszenie, nie wiem z czego to wynika, czystego klimatu, kurczę. Mamy fan Marina. Mi się tu podoba i nie mam pojęcia. Jesteśmy podjarani, bo w Polsce jest chmury i pada i zimno, słuchaj, no o to chodzi. Tak mi brakowało tak naprawdę w ogóle jakiegoś skrawka słońca, że ostatnio nawet jak pracowałam i zobaczyłam, że jest słońce, to wyszłam na chwilę na taras, bo akurat miałam dzień zdalny. Złapać trochę słońca. Myślę, Jezu, bo też chwilę postoję, żeby po prostu jakiejś takiej energii troszkę dostać. Lecimy dalej, następna miejscóweczka już ustawiona.